Znów się targujemy, tym razem w Kielcach. Dzieje się. Zobaczcie sami. Skąd przyjechałyście? Z Łowicza. Podoba wam się na targach? Jest fajnie. Co jest fajnego? Fajne maszyny, urządzenia. Jakie maszyny wam się podobają? Wszystkie! Z jakiej szkoły jesteście? Tak w ogóle? Z Blichu, z Łowicza. W której klasie? Drugiej. O jakim profilu? Technolog żywienia. Bardzo dużo wystawców, przyjazna atmosfera, wszystko idzie się dowiedzieć, konkretne informacje, ceny też, konkurencyjne oczywiście, ale tak to wszystko jest dobrze. W jakim celu państwo przyjechali na targi? W celu pozyskania nowych maszyn, żeby udoskonalić swoje gospodarstwo. Jakiej wielkości jest państwa gospodarstwo? Czym to gospodarstwo dokładnie się zajmuje? Jest to produkcja mieszana, czyli są i krowy, i bydło, i jest po prostu pole. 30 hektarów obrabiamy na obecną chwilę. Jaki sprzęt w najbliższej przyszłości zamierzają państwo nabyć? Siewnik talerzowy oczywiście, no i jakieś do oprysków, opryskiwacze sadownicze albo coś takiego. Targi oceniam bardzo dobrze, obszedłem ze 3 hale. Co rok to jest więcej wystawców. Naprawdę, no murem za rolnictwem. Pozdrawiamy mamę i tatę oraz OSP Sadkowice, tak. Dziękuję. To nasz cel główny jest taki, żeby przyjechać, popatrzeć, jakie są nowości. Ale żeby to kupić, nie da rady. Rolnik jako rolnik nie kupi, bo po prostu jest za, nie ma na to pieniędzy. Nie? Jeżeli pszenica jest 60 zł, a opryskiwacz kosztuje 300 tysięcy, no to jest sobie pani przeliczy, ile trzeba pszenicę na opryskiwacz. To samo opryskiwacz, a co dalej? Gdzie reszta? Czym zajmuje się pana gospodarstwo zatem? W tej chwili uprawiamy tylko zboża. Były, trzoda chlewna była, ale już po trzodzie. Bo nasz rząd jest tak dobry, że nie daje rolnikowi pracować, tylko daje strajkować. Tak to wygląda. Także nie ma radości żadnej. Tylko tyle, że się funkcjonuje, bo się musi. Bo nie ma wyboru. Dzień dobry. Na chwileczkę mogę zająć. Chłopaki, jak oceniacie ten traktor? No taki w sam raz, tak powiem. Nie za duży, nie za mały. Dokładnie, dla mnie tak. Idealnie pasuje. Chcielibyście mieć taki ciągnik w swoim gospodarstwie? Mógłby taki być, nie mówię, że nie. Jaki jest w ogóle cel główny waszej wizyty na targach? Pooglądać się, dobrze bawić. Dokładnie tak. Podoba się już coś? Już, jeszcze nie, jeszcze dopiero weszliśmy. Z jakim zamiarem przyjechał pan na targi? Nie, oglądać tylko. Tylko w celu oglądania. Skąd pan przyjechał? Z Radomia. W jakim celu przyjechał pan na targi przede wszystkim? Pooglądać. Skąd pan przyjechał? Od Tarnowa. Prowadzi pan gospodarstwo? Tak. Jakiej wielkości jest pana gospodarstwo? Czym to gospodarstwo dokładnie się zajmuje? 50 hektarów produkcja roślinna. I co dla pana gospodarstwa tutaj przydałoby się szczególnie? No w tych czasach to na razie trzeba zapomnieć o wszystkim. Chłopaki się cieszą, fajne maszyny, także... Prowadzicie jest... gospodarstwo? No, takie małe, hobbystyczne. O jakim profilu? Hodujemy kilka krów na mięso. Co zainteresowało was na tych targach? No będziemy szukać jakichś kosiarek i roztrząsaczy pokosów. Przepraszam chłopaki, przeszkodzę wam. Jak idzie testowanie? No dobrze. Pierwszy raz na takim sprzęcie tak, siedzisz? Tak. Chciałbyś mieć u siebie? No, pewnie. Skąd przyjechałeś? Spod Jasła. Ile czasu zajęła droga do Kielc? 2 godziny, 3. Warto było? Tak. Chłopaki, skąd przyjechaliście? Z Lubelskiego. Podoba się na targach? Oczywiście. Co przede wszystkim się podoba? Dużo maszyn i dużo różnych nowych rzeczy. Poproszę o konkrety. Nowe ciągniki, nowe technologie. Drony, rolnictwo precyzyjne. Jaką szkołę reprezentujesz? ZS Żółkiewka. Chciałbyś pracować na roli? Oczywiście. No, jestem tu już 5 raz i co roku jestem zaskoczony, gadam nowościami maszyn. No, zwiedzając tych jest sporo, no, ale gadam, no, dużo jest tych przedsiębiorców, którzy gadam, szukają jakiejś inicjatywy, gadam, na dalszy rozwój firmy.
no, w jednym miejscu można wszystko spotkać, no, tak czy tak. Co pana w tym roku zaskoczyło na targach? No, dzisiaj jestem okazjonalnie, ale no, dużo, dużo nowych w ogóle firm, takich, co praktycznie jeszcze nie znałem, ale z Europy dość dużo się tu ściąga do materiałów, dużo też polskich producentów jest, którzy chcą zaistnieć, gadam. Ceny też są osiągalne dla pewnych klientów. No i każdy coś dla siebie znajdzie.